Chociaż Związek Radziecki już dawno się rozpadł, w Sowiecku, mieście położonym w obwodzie kaliningradzkim, wciąż świętuje się 1 maja z sowiecką pompą. Głośne bębny, kolorowe stroje. Dla mieszkańców miasta to wielka feta. Po drugiej stronie Niemna, Litwa, państwo członkowskie Unii Europejskiej i NATO. Za mostem litewskie Taurogi, miasto, które przez 50 lat, podobnie jak Sowieck, leżało w granicach ZSRR. Z czasów pruskich zachowało się tutaj wiele pięknych budowli. W Taurogach niektóre z nich odrestaurowano także przy pomocy środków unijnych. W Sowiecku, niegdyś zwaną Tylżą, większość zabytkowych domów popadła w ruinę. Michaił Bojew jest historykiem, ubolewa, że władze sowiecka nic nie robią, by przyciągnąć turystów. Między miastami jest coraz większa przepaść. Nie chodzi o różnicę w mentalności, lecz o troskę władz. Taurogi ciągle się rozwijają. Jest gdzie wyjść, budynki są ciągle odnawiane. Sowieck i Taurogi to miasta partnerskie. W czasach sowieckich można było jeździć na Litwę bez problemów. Teraz jest granica, żeby ją przekroczyć, trzeba mieć wizę. Granice przekraczają częściej rosyjscy obywatele. Litwini nie mają powodów, by jeździć do Rosji. Rosjanie i Litwini rzadko się odwiedzają, choć mieszkają tak blisko. Litwini mają inną mentalność. Rosjanie na Litwie nie są szczególnie mile widziani. Nie jeżdżę już do Rosji. Potrzebowałbym wizy, a to problematyczne. Kiedyś jeździłem. Teraz też bym pojechał, gdyby nie wizy. Moja kuzynka tam mieszka. Były burmistrz Taurogów uważa, że to Rosja odpowiada za pogorszenie relacji z Litwą. Dzisiaj polityka Kremla jest bardzo agresywna. Nie może być tak, że wszyscy sąsiedzi są wrogami. Ukraina, Gruzja, Mołdawia, kraje bałtyckie, Litwa, Polska. Dziś już nie mówi się o ułatwieniach wizowych. Tracą na tym mieszkańcy litewsko-rosyjskiego pogranicza.